Siemaneczko, siemaneczko, jestem Grek i zapraszam Was dzisiaj na jeden z naszych serwerów do gry Ark. A dziś króciutki poradnik o tym, jak teleportować się pomiędzy mapami. Może jest to proste, łatwe i nieskomplikowane, aczkolwiek jako administrator mam czasami pytania i gracze mają problemy, jak to wykonać, szczególnie na różnych mapach. Także zapraszam dzisiaj do tego poradnika, przejdziemy się, przeteleportujemy się po kilku mapach i pokażę Wam, jak z nich wrócić i jak z nich także wyjść. Zapraszam do odcinka. Zacznijmy od tego, że jesteśmy na mapie Ragnarok. Jest to obelisk. Takich obelisków na mapie Ragnarok są 3, na Island 3, na Krystalu 3. Na już na przykład mapie Aberracji, Extension są troszeczkę inne zasady powrotu, tak samo jak Genesis i Genesis 1. Wszystko to Wam dzisiaj pokażę. Najłatwiej, najszybciej i najprzyjemniej jak to możliwe. Także przypuśćmy, że nie mamy krajopodów, zaczynamy, mamy jakiegoś dinozaura i chcielibyśmy z nim przejść na inną mapę. Wtedy wybieramy, wstawiamy sobie go na tym obelisku, przenosimy sobie go, schowajmy tego krajopoda, przenosimy sobie go tutaj klikamy sobie w stworzenia, mamy go tu na liście i po prostu go wrzucamy do obelisku. Linka już nie ma. On już został przeniesiony. Ale nie przeniesiony na jakąś mapę. Po prostu jest wsadzony do Arki. I tutaj on może stać, tak jak widać, 23 i 24 godziny. W ciągu 24 godzin musimy go wyciągnąć. I możemy zrobić to tylko my, te osoby, które to wsadziły. Żadna osoba z tribu nie jest w stanie tego zrobić. Tak samo Ark. Do Arki, Arka, można przenieść cokolwiek. I wyjąć to gdzie indziej. Więc zostawimy tu teraz sobie mięsko, zostawimy sobie tutaj gigantozaura. Oczywiście po nim zostaje torba, bo siodło z nim nie pójdzie. Więc trzeba pamiętać, żeby siodła nie zgubić, bo bez niego niestety na innej mapie sobie nie poradzimy. Następnie podchodzimy do obeliska jako my i pokażę Wam dwa sposoby przenoszenia się, bo teraz tak. Dinozaur i towar są w Arce. Ale też mamy na pasku tutaj, tak jak widać, mamy swojego dinozaura w kulce i mamy swoje rzeczy. I z nimi też możemy się przenieść. Nie musimy każdego stworzenia pakować do Arki. To rozwiązanie jest dobre wtedy, kiedy na przykład są to stridery, bo stridery tylko i wyłącznie można tak przenosić. A także jest to rozwiązanie dobre, kiedy zaczynamy i nie mamy jeszcze kulek, lub mamy dużo towaru i chcemy to przenieść. Bierzmy mapę, wyrusz na inny serwer, wybieramy sobie mapę, w tym momencie ja wybiorę The Island i przenosimy postać. Postać nam zniknęła, oczywiście wszystko to, co mamy w ekwipunku i na pasku nam pozostaje, także nie ma żadnego problemu. Możemy zrespić się na jakimkolwiek respie na mapie lub jeśli już tam mamy budynek, tak jak tu zobaczycie, ja mam tutaj łóżko. I klikam sobie w łóżko, odrodzenie postaci i jestem już u siebie w bazie. Nie ma jakiegoś problemu szukania czy kombinowania, jak potem dolecieć do siebie. Jak widzicie, wszystko na pasku oraz tutaj w ekwipunku razem ze zbroją zostało. Otwieramy sobie kliczki, wychodzimy. Teraz jak odzyskać naszego dinozaura? Jeśli nie mamy obeliska gdzieś blisko, no to tak czy inaczej musimy do niego lecieć. Więc czasami jeśli przenosimy się na mapę, nie mamy tego obelisku, no to będziemy musieli do niego dobiec. Tak? Respimy się gdzieś jak najbliżej tego obeliska, przenosimy się, podbiegamy do niego i wyciągamy dinka. Jeśli już mamy zrobione odpowiednie bossy i mamy odblokowane coś takiego, możemy wyciągnąć dinka też i z tego. Ja sobie tu włączę kreatywa, bo jak przenoszę się przez mapy, to tego kreatywa jakby wyłącza,
A większość poradników nagrywam na kreatywie, w razie gdyby coś mnie tu zaatakowało, to nie zginę i mogę nagrać normalnie odcinek. Także w tym momencie podchodzę sobie, klikam sobie na to F i jak kliknę sobie w stworzenia, to widzę tego swojego gigantozaura, którego spakowaliśmy na innej mapie. Klikam na liście w giga i wyciągamy sobie stworzonko. Jest. Na niego zakładamy siodło. Możemy już z dinka korzystać. Tak samo wyciągamy rzeczy z arki. Transmitter jest o tyle fajny, że mamy go pod bazą, stawiamy go gdzie chcemy, kiedy chcemy. Bardzo dobry jest na aberrację. No, dla każdej mapy jest dobry, tak? Bo mamy to, jednak jest transmitter, który posiadamy przy bazie. Bierzemy sobie mięsko, przenosimy. I mięsko jest. Także tutaj zobaczyliście, jak można przedostać się na przykład pomiędzy Ragnaroka na The Island. A teraz pokażę wam też, co czeka was na innych mapach i jak z nich się wydostać. Tutaj jesteśmy na mapie Extension. Na mapie Extension już nie ma takich typowych obelisków, tylko są terminale, które wyglądają właśnie tak. W takim terminalu, dzięki takiemu urządzeniu, też możemy przenieść się właśnie na inną mapę. Ponieważ takowych obelisków, jakie widzieliście wcześniej na Ragnaroku, czy na The Island są też takie, na Krystalu, nie ma takich na Extension. I tylko na Extension są takie terminale. W nich oczywiście można robić sobie też mielić element, aby ten przenosić, bo pył przenosić można, a elementu się niestety nie da. Także tak to wygląda. Jest City Terminal. Jest ich dosyć sporo na mapie, głównie właśnie w mieście. I nim przenosicie się na inną mapę. Także tak wygląda teleportowanie się po mapie Extension, z mapy Extension na inne mapy. A tutaj aberracja. Na niej możemy przenosić się najlepiej poprzez właśnie takowe zrzuty. Tylko nie wyciągamy tego, co jest w zrzucie, obojętnie co to jest, bo on zniknie, tylko po prostu klikamy wyrusz na inny serwer. Jeśli nie mamy nic więcej, no to ewentualnie takim sposobem, proszę, już nas atakuje. Dla większości graczy aberracja jest wyzwaniem, tak? Nie. Można tu zacząć, oczywiście, można tu zacząć grę, bardzo fajna mapa. Ale mówię, wydostanie się z tej mapy jest ciężkie, ponieważ w momencie, kiedy ja kliknę i zdejmę ten zrzut, na przykład ktoś go zabierze, no to w tym momencie już nie ma czym się teleportować na inną mapę. I zaczynają być problemy z tego powodu. Ewentualnie odblokować swój transmitter. I wtedy, nie mając taki transmitter, można się przenosić. Inaczej trzeba takich zrzutów. Pokazują się też na mapie, więc nie jest to takie złe, ale jeśli nie mamy żadnego dinka, bo żeśmy zginęli i biegamy pieszo, no to jest to wyzwanie, aby wrócić jednak z takiej aberracji. Tak wygląda powrót z aberracji na inne mapy. Najlepiej właśnie przez te zrzuty lub własny transmitter. A oto mapa Genesis 2. Z niej przenosimy się w takich miejscach. Jest też ich kilka na mapie. W tych samych miejscach pobieramy misje. Duże misje bierzemy sobie po D, a jeśli klikniemy F, no to w tym momencie pokaże nam, abyśmy mogli wyruszyć na inny serwer. Także tak wygląda przenoszenie się z Genesis 2 na inne mapy. Tym razem jestem na Genesis 1. Cały czas, jak widzicie, ja się tepię pomiędzy mapami i widzicie, cały czas w ekwipunku wszystko mam. Więc bez problemu się z tym przenoszę. Pytanie teraz, jak wydostać się z tej mapy? Też bardzo dużo pytań jest właśnie, jak wydostać się z Genesis 1. Tu jest dosyć prosto. Też właśnie wydostajemy się poprzez urządzenia, które dają nam misję. Żeby najłatwiej to znaleźć, przytrzymujemy sobie, tutaj jest Helenka przed nami, przytrzymujemy sobie na niej literę E, wybieramy sobie teleportację do biomu, wybieramy biom oceaniczny, no i East E.
Za chwilkę zostaniemy przeteleportowani na taką małą wysepkę, na której jest właśnie takie urządzenie do rozpoczęcia misji i tam sobie będziemy mogli... No to będziemy po prostu mogli wrócić na inną mapę. Także nawet gdy zginiemy, Helenka zawsze tutaj jest z nami, więc nawet gdy zginiemy, ona zawsze będzie przy nas i pomoże nam wydostać się z tym. Jest to faktycznie, zanim ona to wczyta, zastanowi się, pomyśli, to chwilę zawsze to trwa, ale już jesteśmy na tej mapie. Nie jest na tej mapie, na tej wyspie. Nie jest to duża wyspa, więc bez problemu znajdujemy już tutaj na obrzeżach urządzenie i nie przytrzymujemy E, tylko robimy też pod F. Tu tak samo można pył przenosić i jest wyróż na inny serwer. I takim oto sposobem możemy wrócić na jakąkolwiek mapę chcemy. Także cóż, dzięki serdeczne za oglądanie tego odcinka. Jeśli się Wam podobał, dajcie łapkę w górę. Zobaczyliście, jak wyglądają różne teleporty i jak przenosić się pomiędzy różnymi mapami. Także cóż, zapraszam Was także na nasz serwer. Wejdźcie na elitagier.pl i zobaczcie, co mamy w ofercie. Za oglądanie serdecznie dziękujemy. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, jeśli się Wam oczywiście film podobał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej lub innej gry. Na razie!